Dzień dobry. Witają Was Arek Iskierka i Marzena Piejko. Zapraszamy na pierwsze wydanie magazynu Studentura. Oto flesz wydarzeń z ostatnich dni. Emisja Studentury nie byłaby możliwa bez uprzedniego podpisania umowy pomiędzy Telewizją Polską a Uniwersytetem Rzeszowskim przez dyrektora rzeszowskiego oddziału telewizji Józefa Matusza i rektora profesora Sylwestra Czopka. Liczymy, że Studentura na stałe wpisze się w ramówkę TVP Rzeszów. Kamil Skicki przeprowadził na Wydziale Pedagogicznym warsztaty z zakresu social mediów. Wyjaśnił, czym są hasztagi i czterostopniowy model sprzedaży w internecie. Żyjemy w mediach społecznościowych, żyjemy w całej masie różnych technik, różnych narzędzi w dzisiejszym świecie. I teraz od stopnia naszej świadomości zależy to, czy będziemy korzystać i będzie to działać dla nas, czy nie. Bruce Lee powiedział bardzo mądrą rzecz, często go cytuję. Nie boję się człowieka, który ćwiczył milion kopnięć raz, boję się człowieka, który ćwiczył jedno kopnięcie milion razy. Samorząd studentów naszej uczelni był organizatorem zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich połączonego z 13. posiedzeniem Rady Studentów PSRP. Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbywa się zjazd Forum Uniwersytetów Polskich oraz 13. posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Na spotkanie złożyło się wiele prelekcji, m.in. konferencja Samorząd Studentów w relacjach z biznesem. Celem naszego spotkania jest wypracowanie wspólnych celów i idei dotyczących ustawy 2.0, która zbliża się wielkimi krokami, oraz wypracowanie i pogłębienie naszej wiedzy na temat pozyskiwania partnerów oraz współpracy środowiska studenckiego ze środowiskiem biznesu. 19 kwietnia na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się druga edycja ogólnopolskiego konkursu debat oksfordzkich dla szkół ponadgimnazjalnych. Ideą przedsięwzięcia jest propagowanie kierunku dziennikarskiego oraz sztuki retoryki. Już teraz serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na rozmowę z aktorami teatru imienia Wandy Siemaszkowej, Mariolą Łabną-Flaumenhaft i Robertem Żurkiem. Czym różni się 50 raz od pierwszego? Niczym. Wszystkim. Coś w rodzaju miłości, czyli co? Jaka jest relacja między Angie a Tomem? Ona na pewno go bardzo kocha. To nie jest chyba miłość. To jest bardziej rodzaj uzależnienia. No powiedz to wreszcie, no powiedz! Jakim prawem taka pieprzona k***a jak ja ma czelność! Ma czelność tykać nos w sprawy elit, tak? O co ci chodzi? Ty blady kołtunie, ty! Ty parafialny świntuchu! Ty masz tylko na myśli moją dupę! Boże! A odwal się wreszcie ode mnie, Boże! Złap się za to! W wielu scenach mocno wyeksponowany jest dotyk. Czy w którymś momencie, na przykład na tych początkowych próbach, czy na początkowych spektaklach, było to w jakiś sposób krępujące? Na pewno tak. No zawsze jest takie pewnego rodzaju zażenowanie przed partnerem. Na pewno jest to krępujące. Rodzaj takiej bliskości, takiej intymności jest krępujący, ale na etapie odkrywania tego. Czyli w momencie, kiedy na przykład na etapie scenariusza ja się dowiaduję, że będzie taka scena, to wzbudza moją ciekawość i napędza mój niepokój. Na wiek starszej pani najlepsze jest Tiffany, nie nalew diamentów blask. Na wiek starszej pani najlepszy jest Tiffany, nie ma jak diamentów blask. Nie ma! Nie ma! Nie ma! Jak diamentów blask. Ta historia jest otwarta. Muszę powiedzieć coś takiego, że było takie koło, które zajmowało się pisaniem
sztuk teatralnych i oni kiedyś przyszli na nasz spektakl i mieli za zadanie napisać zakończenie. Co tam się działo, to głowa mała. Ktoś napisał, że ona wychodzi i zostaje zamordowana. Ktoś jej przystawia broń do skroni i strzela do niej. My jakby zagraliśmy 50 razy i gdzieś mamy świadomość tego, co nam się udało wypracować, gdzie czujemy się pewniej. Ale tak naprawdę nam chodzi istotnie o to, żeby się spotkać tu i teraz. Obok mnie stoi nasza redaktorka Karolina Paszek, która za chwilę wyruszy na trasy biegu na orientację. Karolino, powiedz nam, czy jakoś specjalnie przygotowywałaś się do tego biegu? Wydaje mi się, że taka impreza wymaga przede wszystkim dobrej kondycji i siły fizycznej, dlatego próbowałam jakoś się wzmocnić, żeby być dobrze przygotowaną do tego biegu. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda, jak sobie poradzę i bardzo się cieszę, że będę mogła się spróbować w takiej konkurencji. No to nie zostaje nam nic innego, jak życzyć Ci powodzenia i zapraszamy na materiał Karoliny Paszek. Dziękuję. I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. Szymon, powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z taką imprezą i co cię w ogóle skłoniło do wzięcia udziału w czymś takim? No, na marsze wchodzę tak w zasadzie od 3 lat. A chodzę, ponieważ wiąże się to właściwie z moimi zainteresowaniami i stwierdziłem po pierwszej imprezie, że to jest bardzo dobra zabawa. Więc tak już od 3 lat sobie chodzę. Co twoim zdaniem jest najtrudniejsze podczas takich zawodów? No, najtrudniejsze, no myślę, że teren zawsze jest dużą przeszkodą. Tym bardziej, jeżeli jedziemy na taką imprezę w teren, którego kompletnie nie znamy, to możemy się zaskoczyć trudnością terenu. I tym, że warunki też nie zawsze mogą być sprzyjające, tak jak na przykład dzisiaj. Mapa może być na przykład zlustrowana, to znaczy obrócona o pewien kąt. Lub na przykład mapa może być szwajcarką, to znaczy na mapie jest zaznaczona tylko trasa do przejścia, a nie ma ukształtowania terenu. Jak widać, biegi na orientację mają również czworonożnych entuzjastów. Wieski są, jak myślę, wiernymi kompanami takich podróży. Nie mają jakichś sprzeciwów? Obiekcji absolutnie żadnych. Staramy się po prostu każdą możliwą okazję, gdzie możemy pieski zabrać, wykorzystywać. Zwłaszcza, że ja mam młodego psa, więc ona się po prostu doskonale przede wszystkim bawi i też uczy. Cóż więcej mogę dodać? Przepiękna pogoda, jeżeli możemy połączyć przyjemne i pożyteczne, to co dzisiaj robimy, 2 w 1, czemu nie? W 2012 roku zaczęliśmy pierwszą wiosenną imprezę na orientację. Zawsze odbywa się w pierwszą sobotę wiosny kalendarzowej, czyli w tym roku wypada to 24 marca. Zawsze mamy 3 trasy, najkrótsza 6 km, średnia 15, najdłuższa 30 km. W dniu dzisiejszym startuje prawie 200 zawodników. Udało mi się razem z Szymonem ukończyć bieg i muszę przyznać, że było to bardzo ciekawe doświadczenie. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Dla Studentury Karolina Paszek. Dziękujemy za obejrzenie pierwszego odcinka magazynu Studentura. Na kolejny zapraszamy już za 2 tygodnie.